dyrektor, czwarty już koncert, na którym pokazujecie swoich wychowanków, ale także kadrę pedagogiczną. Proszę powiedzieć, jaki cel sobie stawiacie takimi koncertami? Koncert My Też Potrafimy jest takim przedsięwzięciem, my mówimy, firmowym ośrodka. Jest to taka impreza promująca nas w środowisku lokalnym, ale też ideą tej imprezy od początku jest pokazanie możliwości naszych uczniów, kreatywności naszych nauczycieli, pokazanie tego, że nasz uczeń ma duże możliwości i też koncert ten, taką jakby główną, ważną ideą tego jest to, byśmy tym koncertem podziękowali przyjaciołom naszego ośrodka, czyli tym, którzy są z nami, którzy nas wspierają, niekoniecznie finansowo, ale właśnie dobrym słowem, którzy nas akceptują, którzy na różnych płaszczyznach w naszej placówce się odnajdują, na różnych płaszczyznach z nami współpracują, współdziałają, a tych osób z roku na rok przybywa. No i też ideą tego koncertu jest takie promowanie takiej prawdziwej integracji, takich bycia moich uczniów z uczniami, z osobami pełnosprawnymi, bo pojęcie tutaj normalności to jest takie bardzo względne. To, co dla jednych jest normalne, to w innych sytuacjach niekoniecznie. No i właśnie takie pokazanie relacji, jakie my mamy z osobami zdrowymi i że to jest takie fajne i dobre i jest dla obu stron wartościowe. Z roku na rok przybywa nam uczestników tego koncertu. W koncertach tych uczestniczą uczniowie wszystkich szkół z terenu z Wyszkowa i z terenu powiatu wyszkowskiego. Są to też przedszkolaki z wszystkich przedszkoli w Wyszkowie, uczniowie szkoły podstawowej numer 1, numer 2, wszystkich szkół ponadgimnazjalnych wyszkowskich i też mieszkańcy DPS-ów, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy Soteria, czyli wszyscy, którzy i z nami współpracują, ale też i nowi, którzy chcą, wyrażają jakąś chęć jakiejś współpracy z nami. I wy, dzieciaki kochane, zaraz usłyszycie niezwykłe bajki, przeciwne, choć wszystkim znane. Wracając do sprawy, nie ma tu o czym myśleć, trzeba się wynieść z naszych bajek, smok ma rację. A jak się okaże, że radzi się bez nas? To pójdziemy na emeryturę. Pójść. Oto moja czarodziejska kula. Znikniemy z naszych bajek, a kula będzie nam mówiła, co się bez nas dzieje. No tak, oczywiście. Szczególnie to widać po takich relacjach uczniów naszego ośrodka z uczniami gimnazjum numer 2, zespołu szkół numer 3 i numer 2, czy z uczniami właśnie, rozpoczynamy współpracę z uczniami szkoły podstawowej numer 1, ale właśnie najlepiej to widać po budowaniu relacji z gimnazjalistami, gdzie mówi się, że czas gimnazjum dla uczniów jest taki trudny. No to my w tym trudnym czasie z gimnazjalistami zbudowaliśmy naprawdę wspaniałe więzi i te nasze relacje na wielu płaszczyznach w różnych sytuacjach już były sprawdzane. No i można powiedzieć, bardzo dynamicznie się rozwijały. Coraz więcej jest wolontariuszy z gimnazjum numer 2, którzy chcą z naszymi uczniami coś robić. Coś, bo to są różne, to robiliśmy wspólnie jasełka, organizowaliśmy imprezy sportowe, wspólnie organizowaliśmy mikołajki, były wspólne wyjazdy do teatru, do kina, do różnych muzeów, na przykład Muzeum Kolejnictwa, do zoo.
I w takich różnych sytuacjach ci nasi uczniowie byli i okazało się, że bardzo fajnie z sobą się sprawdzili w tych sytuacjach.